Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy napominanie grzeszących, a więc uczynek miłosierdzia względem duszy, częściej faktycznie jest uczynkiem miłosierdzia, czy częściej ten, który upomina, zasługuje na to, żeby mu kamień młyński przywiązać do szyi i rzucić w odmęty. Zapraszam. Ostatnią niedzielę, drugą niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego były czytania nam przy świętej lekcja i Ewangelia, właśnie w tym kontekście. Najpierw święty apostoł Jan mówił nam, że mamy kochać czynem i prawdą, a nie słowem. I to jest rzecz bardzo ważna. Pan nasz Jezus Chrystus podaje jako znak rozpoznawczy dla jego uczniów, że będą oni się wzajemnie miłowali. I jak ta miłość ma być widoczna, to święty apostoł Jan w tym cytowanym fragmencie, cytowanym w lekcji fragmencie, wyjaśnia: to ma być widoczne w ten sposób, że jesteśmy skłonni do tego, żeby pomóc, żeby wspierać tych braci, którzy tej pomocy potrzebują. Tutaj w zasadzie nie w temacie. Ale jedną uwagę trzeba jednak zrobić, ze względu na to, że ten temat pomocy bliźniemu jest chyba najczęściej nadużywanym tematem, jeśli chodzi o katolicką teologię moralną. Jeśli nie całkiem najczęściej, to przynajmniej jest to jeden z dwóch czy trzech takich najczęściej nadużywanych. Dobrze to kojarzymy, gdy w. Towarzysze ze wschodu sprowadzają nam uchodźców z jeszcze dalszego wschodu i z południa. W zasadzie to raczej należałoby mówić o nachodźcach i próbują ich przez naszą granicę przemocą przepchnąć. To wtedy nasze, nasze media w Polsce, przynajmniej ich część, trąbi, że to właśnie powinna być miłość bliźniego to jest właśnie miłość bliźniego żeby tak ich ludzi przyjmować. A więc pamiętajmy, że każdy uczynek, żeby był aktem cnoty, na przykład właśnie, żeby był aktem miłości bliźniego, musi być ukierunkowany, musi być naznaczony przez roztropność. To roztropność sprawia, że nasze działanie jest cnotliwe. To roztropność sprawia w tych aktach zewnętrznych, że możemy mówić o tym, że ten akt jest w jakiś sposób doskonały, bo to roztropność znajduje ten złoty środek w danej sytuacji, ten środek, który nie jest matematycznie wyznaczony po prostu po środku, tylko który jest tym szczytem pomiędzy skrajnościami. Czyli w przypadku miłości bliźniego, to roztropność znajduje komu i w jaki sposób najlepiej pomóc, żeby to faktycznie było skuteczne w jaki sposób trzeba człowiekowi pomóc, kto zasługuje na pomoc w danej sytuacji, kto bardziej zasługuje na pomoc w danej sytuacji, kto zasługuje na jaką pomoc i jak przez pomoc nie wyrządzić więcej, większej komuś, nie wyrządzić, nie wyrządzić, przepraszam, większej szkody komuś innemu. No tu oczywiście myślę, że nie muszę tego tłumaczyć, dlaczego to nie miało nic wspólnego, to nie miałoby nic wspólnego z miłością bliźniego, wręcz przeciwnie. Takie postępowanie, wpuszczanie po prostu takich nachodźców byłoby uczynkiem przeciwko miłości bliźniego, przeciwko zarówno własnym obywatelom, jeśli mówimy o państwie polskim, czyli przeciwko miłości wobec własnych obywateli, bo okazałoby się to nie, bez wątpienia niezwykle niebezpieczne, wpuszczanie ludzi bez żadnej kontroli, bez, bez żadnej legitymacji, w sensie tak, bez. bez z, z polecenia obcej władzy, która ewidentnie nie e, życzy nam niczego dobrego, ale to bardziej powiedzmy e, w formie takiej uwagi wstępnej, bo to w zasadzie nie jest temat dzisiejszego materiału. Natomiast ta informacja, że żeby mówić o akcie cnoty, musimy mówić o takim czynie, który jest naznaczony przez roztropność, kiedyś roztropność wyznacza, jak dokładnie trzeba zadziałać, o tym warto już sobie pamiętać. To jest podstawa katolickiej teologii moralnej, podstawa katolickiej nauki o tym, jak należy działać. To nie można zrozumieć chrześcijańskiej cnoty, chrześcijańskich cnót. Bez zrozumienia tego, że my nie pojmujemy cnót w ten sposób, że zawsze próbujemy znaleźć złoty środek, że człowiek ani nie jest tchórzem, ani nie jest, nie jest zuchwały, tylko właśnie znajduje jakiś taki złoty środek. Tak pojmowali Grecy w uproszczeniu cnotę. Bardzo często, powiedzmy tak, pojmowali Stoicy cnotę. My pojmujemy ją zupełnie inaczej. U nas czasem trzeba być zuchwałym. Czyli podjąć działanie, które może się wydawać, wydawać bardzo niebezpieczne i być może jest bardzo niebezpieczne, ale wymagają tego okoliczności, a czasem trzeba będzie się wycofać, jeśli tego będą wymagały okoliczności. I to roztropność ma znaleźć właśnie ten złoty środek, który jest szczytem pomiędzy skrajnościami. A więc jeśli ktoś z tym, co tutaj powiedziałem, ma problem, to proszę pisać w komentarzach. To być może naglam kiedyś materiał na ten temat, natomiast to jest coś naprawdę nic, co bym sobie sam wymyślił, ani nawet nic, co święty Tomasz by sobie wymyślił, tylko to jest po prostu podstawa w ogóle w katolickim myśleniu o teologii moralnej, o katolickiej moralności. A więc tą rzecz sobie zapamiętajmy i przejdźmy teraz do Ewangelii z drugiej niedzieli po zesłaniu Ducha Świętego. Dlaczego jest ona ważna? Dlatego, że w niej przez przypowieść o tej uczcie, na którą ludzie są zaproszeni, uczta królewska, jako oczywiście symbol, symbol nieba. Zaproszeni są na nią ludzie i każdy z nich ma ważniejsze rzeczy do zrobienia. Ten zakupił wieś, ten zakupił pięć par wołów, ten żonę pojął i są zajęci innymi sprawami, nie mogą więc przyjść na tą ucztę. Na co słudzy mają wyjść, zaprosić wszystkich, których spotkają. Potem wciąż jeszcze jest miejsca, więc mają zmuszać do wejścia. I jaki jest związek pomiędzy, pomiędzy tymi dwoma czytaniami, pomiędzy lekcją a Ewangelią? No, związek jest, jest bardzo, bardzo ciekawy, moim zdaniem. Otóż w lekcji mamy uczynki miłosierdzia względem ciała, natomiast w Ewangelii mamy uczynki miłosierdzia względem ducha. W ich istocie można powiedzieć, w jaki sposób mamy tam uczynki miłosierdzia względem duszy. Ano, w ten sposób, że widzimy postawy ludzi, którzy troszczą się bardziej o rzeczy ziemskie, oni zostają potępieni, a pochwalony zostaje kto, kto pełni funkcję, tam powiedzmy taką, taką dobrą wzorcową. To są ci słudzy, którzy zmuszają do wejścia, to są ci, którzy idą i zapraszają wszystkich. Okazują miłosierdzie względem duszy, czyli okazują to dobro wobec tego, co jest naprawdę istotne, czyli wobec duszy. Ci ludzie, część ludzi porzuca to, co najważniejsze dla dóbr doczesnych, a pochwaleni zostają ci, Którzy wchodzą na tę ucztę. Ci, którzy zmuszają do wejścia na tą ucztę, czyli czynią to, co jest dobre dla duszy. Okazują miłosierdzie duszą tych, których spotykają, i wciągają ich na tą ucztę królewską. I dzisiaj kilka słów na temat właśnie tego wciągania na ucztę królewską. Zacząłem od tego, że grzeszących upominając, można zasłużyć na to, żeby przywiązać delikwentowi kamień młyński i wrzucić go w odmęty morza. To oczywiście nawiązuje do słuch, słów Pana Jezusa, który tak mówi o tych, którzy zgorszyli jednego z tych najmniejszych. A więc, uczynki miłosierne względem duszy. Pierwsze trzy możemy sobie omówić razem. Rzeszących napominać, nieumiejętnych, nieumiejących pouczać, wątpiącym dobrze radzić. One wszystkie są na zasadzie widzimy jakiś błąd, jakiś grzech i reagujemy. Dlaczego wspominam tutaj o tym kamieniu młyńskim? Otóż, jeśli mówimy o uczynkach miłosierdzia względem ducha, pamiętajmy, że to, co tutaj zostaje nam postawione przed oczami jako wzór jako coś doskonałego. To są uczynki miłosierdzia. Co to znaczy miłosierdzie? To znaczy litowanie się nad nędzą. To słownie misericordia. To oznacza mieć serce z tą nędzą. Mieć współczucie. Co to znaczy litować się nad nędzą? To znaczy próbować wyciągnąć człowieka z nędzy. Co zostaje nam tutaj przedstawione jako akt cnoty? To będą te działania, które faktycznie tych grzeszących, nieumiejących, wątpiących mają doprowadzić do jakiejś poprawy, do naprawy. Ich życia. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że tutaj bardzo łatwo można ulec pewnej pokusie. Mianowicie zamiast aktu miłosierdzia, zlitowania się nad nędzą człowieka, bardzo łatwo można dopuścić się aktu miłości własnej, bardzo nieuporządkowanej miłości własnej, która przejawia się w krytykantstwie albo w dosłownie w ataku na drugiego człowieka więc napominanie grzeszących może być zarówno aktem miłosierdzia, jak i aktem naszej nieuporządkowanej miłości własnej, która bardziej powiedzmy mści się albo albo rekompensuje sobie swoje własne niedoskonałości, słabości tym, że czepia się innych. To nie jest jakieś psychologizowanie, to jest fenomen znany w katolickiej teologii moralnej, w katolickiej duchowości, zupełnie powszechnie, że człowiek ma tendencję do tego, jest to pewien aspekt nieuporządkowanej miłości własnej, że gdy brakuje mu tej zdrowej miłości własnej, że jest skłonny do tego, żeby wtedy potępiać innych, żeby wtedy właśnie zwrócić swoją uwagę, albo też innych uwagę, odciągnąć od siebie samego, od swoich własnych grzechów i zwrócić tą uwagę na grzechy i błędy innych. I teraz po czym poznać, że Jeden uczynek jest aktem miłosierdzia, a drugi jest aktem nieuporządkowanej miłości własnej. Święty Tomasz z Akwinu podaje nam doskonałą metodę, choć w zasadzie nie podaje jej nam jako metody rozróżnienia, ale w praktyce to będzie to właśnie odróżniało jedno od drugiego. Gdy Święty Tomasz zadaje sobie pytanie, jak należy grzeszących upominać, to podaje proste kryterium. Jak należy to robić? Tak żeby zmaksymalizować szansę na dobry efekt. A więc mówi on, jeśli widzimy kogoś, kto popełnia jakiś błąd i grzech, zastanawiamy się wtedy, jak mogę do niego dotrzeć, czy mam jakieś szanse do niego dotrzeć, w jaki sposób przekazać tą informację, w jaki sposób ulitować się nad tą jego nędzą i go z niej wyciągnąć. Co mogę zrobić, żeby zmaksymalizować szansę na to, że faktycznie go to z tej nędzy wyciągnie? Prosta recepta na miłość bliźniego, na miłosierdzie. Refleksja, zastanawiam się, co mogę zrobić, żeby tego człowieka faktycznie z tej nędzy wyciągnąć, jak to zrobić, żeby to faktycznie mogło zadziałać, żeby on faktycznie mógł się poprawić. Jak natomiast będzie. Wyglądał taki akt, który wygląda jak grzeszących upominać, jak akt miłosierdzia, ale jednak będzie uczynkiem nieuporządkowanej miłości własnej i grzechem ostatecznie przeciwko miłości bliźniego. To będzie wyglądało w ten sposób, że nie motywuje mnie to, że ja mogę i chcę temu człowiekowi pomóc, tylko bardziej motywuje mnie jakaś złość, jakiś gniew, gdy motywuje mnie do grzeszących upominania. Gdy motywują mnie jakieś emocje, to już wskazuje. Na coś niewłaściwego. Bo w ogóle tak, w działaniu zewnętrznym, gdy bardziej decydują emocje niż rozum, to już w ogóle jest bardzo niebezpieczne, bo w praktyce to już nie, jest, nie może być działanie cnotliwe. Żeby działanie było cnotliwe, to rozum musi zdecydować, nawet jeśli, nawet jeśli tam posługujemy się emocjami. A więc nawet jeśli one w jakiś sposób wybuchają, to rozum musi nad, nad nimi zapanować, uspokoić je i wtedy ewentualnie pokierować w którąś stronę. Natomiast jeśli to jest tak, że widząc je, czyjś. Błąd, rozpala się jakiś gniew, i właśnie tam wyrzucamy: czy bezpośrednio mu w twarz, czy za jego plecami, czy gdzieś tam w internecie, że ten to jest taki, taki, taki. Zobaczcie, i ludzie w ogóle nie dbają o to, o to, o to, i zobaczcie, jakie jest źle z tym, z tym, z tym i z tym. Człowiek, który tak działa, bez wątpienia nie kieruje się miłosierdziem. Bez wątpienia tam nie ma tej refleksji, co ja mogę zrobić, żeby faktycznie tego człowieka z tej nędzy wyciągnąć? Jeśli ja zaczynam tak po prostu wyrzucać, przede wszystkim się od razu zaczynam wyrzucać te rzeczy publicznie albo od razu naskakuję na niego w sposób taki atakujący, to w sposób oczywisty sprawiam, że ten człowiek nie może po prostu z tego skorzystać. Jeśli mój sposób przekazywania tej informacji jest atakujący, to naturalnie doprowadzę do tego, że człowiek będzie się bronił. Po prostu nie ma innej opcji. To znaczy, człowiek zaatakowany się broni i tyle. I jeśli on nie ma racji, a ja mam rację, to tylko mu utrudniam przyjęcie tej prawdy, bo on zaatakowany będzie siłą rzeczy, szukał argumentów, żeby się obronić. I nawet jeśli, nawet jeśli um, mógłby łatwo zobaczyć, że nie miał racji, to utrudniłem mu tu, to, to a nie pomogłem. On być może i tak później takie przypadki się też zdarzają. Być może i tak później gdzieś tam będzie jakaś refleksja, pomyśli, tak, i być może, być może to przyniesie um, jakiś owoc w tym sensie, że um, po refleksji dojdzie do wniosku, że faktycznie coś tam zrobiłem niewłaściwie. Być może tak się zdarzy, ale nie zmienia to faktu, że ten człowiek, który go zaatakował, nie pomógł mu w tym, tylko utrudnił. Więc naszym zadaniem jest tak postępować w obliczu cudzej nędzy, żeby jak najbardziej ułatwić temu człowiekowi dojście do prawdy. To oznacza przede wszystkim okiełznanie emocji, jeśli jakieś tam są, później zastanowienie się, co mogę zrobić, żeby faktycznie temu człowiekowi pomóc, w jaki sposób mogę wyciągnąć go z tej nędzy. Być może stwierdzę, że w zasadzie tutaj niewiele mogę zrobić, że tu bardziej modlitwa i przykład będzie miała znaczenie niż słowa, to się czasami może zdarzyć a być może stwierdzę, że muszę zadziałać stanowczo, na przykład jeśli mamy rodzica, który widzi, że dziecko robi coś złego, to jest jego ścisłym obowiązkiem, żeby zwracać dziecku na to od razu. Uwaga. Podobnie w przypadku w ogóle jakiegokolwiek autorytetu, który posiada tą taką władzę, żeby jak najszybciej reagować w takiej sytuacji. Natomiast jeśli ja po prostu widzę człowieka, nie wiem, pierwszy raz w życiu w jakiejś sytuacji, widzę, że on robi coś niewłaściwego, no to siłą rzeczy muszę się zastanowić. Czy mam tutaj jakąś możliwość dojścia? Czy mogę w jakiś sposób zadziałać, który faktycznie, faktycznie coś dobrego temu człowiekowi da? Szansa na to, że znajdę dobre dojście, myślę, że jest mała w tym sensie, że jest to dosyć trudne, ale nikt nie mówił, że to ma być łatwe. To znaczy, że to będzie takie z automatu, że o, po prostu zadziała. Natomiast lepiej jest najpierw nie zadziałać. I później zadziałać dobrze, niż od razu zadziałać i zadziałać źle. Zwłaszcza jeśli to działanie byłoby grzechem. A będzie grzechem, jeśli em, będziemy próbowali człowieka upomnieć w sposób, który wypływa bardziej z naszej miłości własnej niż z miłosierdzia. Dlaczego to będzie grzechem? No, dlatego, że nie będzie mu to ułatwiało przyjęcie tej prawdy, tylko raczej będzie mu to ją utrudniało. Kolejny, można powiedzieć, taki centralny punkt wśród tych uczynków miłosierdzia względem duszy. To bo, dlaczego centralny? Bo czwarty jest pośród siedmiu, czyli mamy na początku trzy i później trzy, i w środku mamy strapionych, pocieszać. I to może być wcale nieoczywiste. Dla mnie nie jest na przykład do końca oczywiste, dlaczego jest on wśród uczynków miłosierdzia względem duszy. Teoretycznie można by go umieścić wśród uczynków miłosierdzia względem ciała, bo emocje są czymś jak najbardziej bardzo cielesnym. Ale dlaczego jest on uczynkiem miłosierdzia względem duszy? Najwyraźniej Kościół Święty chce nam przekazać, że to faktycznie człowieka do zbawienia prowadzi, gdy okazujemy mu w ten sposób miłosierdzie, gdy litujemy się nad tego rodzaju nędzą, nad nędzą człowieka strapionego. I myślę, że dla wielu katolików. W praktyce ten, ten uczynek miłosierdzia jest mało znany, trochę zaskakujący, gdzieś tam o nim słyszeliśmy, ale, ale, ale za, bardzo, za bardzo nie jest on przemyślany. Można powiedzieć, że w pewnym sensie jest on naturalny. Ale nie aż tak bardzo, żeby przyszło to, to tak po prostu. No, człowiek ma naturalną skłonność, żeby jak widzi człowieka strapionego, to żeby w jakiś sposób go spróbować pocieszyć. Bez wątpienia jest to w jakimś sensie naturalne, ale jednak, ale jednak zwłaszcza w kontekście tych, tych wcześniejszych rzeczy, bardzo łatwo, bardzo łatwo może się zdarzyć takie podejście w stylu, że on zasłużył sobie na to, tak i tam dobrze, dobrze, niech tam będzie strapiony, jeszcze jeszcze mu gdzieś tam dorzucę, coś tam i w jaki sposób modokopie, Czasami może się takie podejście zdarzyć i oczywiście to podejście nie ma nic wspólnego z tym uczynkiem miłosierdzia względem duszy. A więc pamiętajmy, mówimy tutaj o Prostych obowiązkach katolika, obowiązujących każdego katolika pod karą grzechu. tak? To nie są jakieś mistyczne szczyty, tylko to są proste obowiązki, które jak najbardziej są znakami rozpoznawczymi dla katolików. Pan nasz Jezus Chrystus jako znak rozpoznawczy podaje właśnie miłość bliźniego. I te uczynki miłosierdzia, czy względem ciała, czy względem ducha, są właśnie takimi aktami miłości bliźniego. Widać, że zbliża się lato, bo właśnie przegrzał mi się aparat, dlatego ponownie nagrywam telefonem. Mam nadzieję, że uda mi się w ten sposób dokończyć to nagranie. A więc można czasami spotkać się z takim podejściem u katolików, że myślimy, że no właśnie jakimś naturalnym stanem jest takie napięcie, jakaś taka złość albo, albo gniewliwość. I radość jest postrzegana jako coś takiego nieroztropnego, no, bo to pewnie nie zdaje sobie człowiek sprawy z powagi sytuacji. Bo ojciec Wolniecki zwraca na to uwagę, że radość jest naturalnym tłem dla katolika, czyli tym takim stanem, który emocjonalnym, który jest dla niego naturalny, bo jeśli człowiek kocha Pana Boga i jest z nim zjednoczony przez łaskę uświęcającą, to będzie się cieszył. Jeśli człowiek ma to, co kocha, to jest szczęśliwy. I nic nie może mu odebrać Pana Boga poza tą sytuacją, gdy on sam go odda poprzez swój wolny, świadomy i dobrowolny akt woli. I to jest bardzo słuszna myśl. I tutaj to też jest w jakiś sposób widoczne, że to strapienie jest nędzą tak? w, w tych tradycyjnych, takich naprawdę sięgających, sięgających początków teologii moralnej, z sformułowaniach tych. Uczynków miłosiernych względem duszy, to strapienie postrzegane jest jako nędza, której trzeba okazać miłosierdzie. A więc, jeśli nasza dusza wygląda w ten sposób, że jesteśmy strapieni, jeśli, jeśli coś doczesnego, czy również jakieś problemy duchowe sprawiają, że jesteśmy strapieni, to należy to postrzegać jako jakąś nędzę, której albo trzeba zaradzić, jeśli się uda, albo trzeba ją dziwić jako krzyż, jeśli nie potrafimy jej zaradzić, ale wtedy trzeba też właśnie razem z Panem Jezusem, Panem Jezusem w obrójcu, który, który poci się krwią, modlić się tymi słowami. Jeśli to możliwe, niech odejdzie ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, a Twoja niech się ustanie. I pamiętajmy przy tym, jeśli właśnie byśmy doświadczali takiego strapienia żeby starać się dźwigać to jako krzyż i jednocześnie nie obciążać tym naszym stopieniem innych. Uwaga. Oczywiście, że z bliskimi osobami należy o tym rozmawiać. Nie o to chodzi, żeby zostać z tym zupełnie samym, ale o to, żeby no ja, tak, rozmawiać z bliskimi, ale nie zalewać wszystkich dookoła. Jeśli jesteśmy świadomi tego, że mm, jesteśmy w takim, w takim stanie trudnym, emocjonalnym stanie takiego strapienia. Jeśli jesteśmy tego świadomi, ofiarujemy to Panu Jezusowi, to później to jest już pierwszy krok do tego, żeby później świadomie starać się nie wylewać naszych, naszych frustracji na wszystkich innych dookoła. Co moglibyśmy zrobić, gdybyśmy myśleli, że właśnie tak ma być? Bo ten świat jest zły, to jest normalna reakcja i, w, i będę teraz wszystkim właśnie tru. Z powodu mojego niezadowolenia, wszystko krytykował dookoła, bo, bo właśnie coś tam mi, mi doskwiera. To nie jest stan, w którym katolik powinien trwać. Teraz się okazało, że mikrofon też mi się wyłączył. Mikrofon, który jest osobno podłączony do komputera. Dlaczego on się wyłączył, nie wiem. Także fragment może, może być trochę gorszej jakości, bo nagrany był po prostu z telefonu. Nie wiem jak to się stało, i zaczynam powoli przestawać wierzyć, że jest to kwestia upału, dlatego że akurat dzisiaj jakoś tak strasznie gorąco nie jest. Ale to już zostawiam swobodnym interpretacjom, i przechodzimy do kolejnych uczynków miłosierdzia względem duszy. Pozostały nam trzy ostatnie. One znowu są w jakiś sposób spójne, tak jak pierwsze trzy były spójne. Najpierw mamy krzywdy cierpliwie znosić, a później urazy chętnie darować. A więc mamy inną sytuację niż przed tym strapieniem, jeśli chodzi o, o te uczynki miłosierdzia. Teraz mamy do czynienia z kimś, kto w jakiś sposób wobec nas dopuścił się czegoś złego. Mamy jakąś krzywdę, jakiś uraz. Krzywdy cierpliwie znosić. Znowu bardzo często źle rozumiany uczynek miłosierdzia. Otóż nie o to chodzi, że jeśli jest jakaś zupełnie patologiczna, chora sytuacja, to ja nic z tym nie mogę zrobić. Tylko muszę trwać w jakiejś zupełnie niezdrowej sytuacji i, i nie wolno mi zaradzić jakiejś jakieś patologii, jakiemuś, jakiejś przemocy, jakakolwiek by ona nie była. Tutaj może pomóc nam w zrozumieniu trochę w ogóle sposób nauczania pana Jezusa. Otóż, gdy pan Jezus mówi o nadstawieniu drugiego policzka, no to Polak w XXI wieku. Rozumie to dosłownie. Polek w XVIII i XIX pewnie też rozumiał to dosłownie. Natomiast Izraelita, do którego mówi Pan Jezus, oczywiście, że nie rozumie tego dosłownie i widać to dosyć wyraźnie w czynach samego Pana Jezusa. Gdy on zostaje na procesie uderzony, to Pan Jezus nie milczy, tylko odpowiada spokojnie, ale jednak dosyć stanowczo. Mówi do tego, którego uderzył, co złego powiedziałem. Udowodnij mi, co złego powiedziałem. A jeśli nie powiedziałem nic złego, to dlaczego mnie bijesz? To jest prosta, racjonalna, zgodna z roztropnością reakcja. Doskonały przykład tego, jak należy krzywdy cierpliwie znosić. Nie o to chodzi, że trzeba udawać, że się nie stały i milczeć, tylko trzeba zareagować stosownie do sytuacji, jednocześnie panując nad sobą spokojnie, nie pragnąc zemsty. O Pan nasz Jezus Chrystus mógłby się bez problemu zemścić, to znaczy jednym aktem woli unicestwić tego, co go tam spoliczkował. Czemu nie? No by unicestwić, nie zrobiłby tego, bo byłaby to zmiana jakby wiecznej woli Pana Boga, to, co się nie może stać, bo jak został stworzony jako wieczny, ale może mógłby go zabić, bez problemu. Tak? Jednym aktem woli, nie robi tego. Dlaczego? Dlatego, że zachowuje się zgodnie z roztropnością, zachowuje się zgodnie z tym, czego wcześniej też nauczał. Podobnie jest z tymi słowami, że jeśli ręka jest dla ciebie powodem do grzechu, to odetnij ją sobie. Nikt przez pierwsze wieki, powiedzmy pierwsze dwa wieki, kto rozumiał hebrajski sposób myślenia, nie rozumiałby tego dosłownie. Nikt nie myślał o samookaleczeniu w tej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że Żydzi naturalnie korzystali z takiej hiperbolizacji i naturalnie to traktowali jako rodzaj przypowieści, który oznacza, że trzeba radykalnie odrzucać okazję do grzechu. Tylko tyle i aż tyle. Dopiero gdy kontekst staje się niejasny, gdy ludzie, chrześcijanie, powoli tracą to, powiedzmy, takie zrozumienie, no naturalnie, tracą zrozumienie, bo oddalają się, powiedzmy, od tego kulturowego kontekstu, i mamy wiek gdzieś tam trzeci, dopiero wtedy może pojawić się myśl, że może to faktycznie było dosłownie. Tak? I pojawiają się tacy, tacy radykałowie, którzy chcą doprowadzać aż do samookaleczenia, i Kościół każe to wtedy ekskomunikował, bo na szczęście, Urząd nauczycielski takie rzeczy jak najbardziej rozumie, no bo Kościół jest filarem i podporą prawdy. A więc podobnie tutaj, krzywdy cierpliwie znosić nie oznacza nie reagować, jeśli jest taka potrzeba, oznacza zachować spokój i zareagować zgodnie z roztropnością, oceniając tą sytuację bez złości, bez nienawiści, bez złorzeczenia, bez pragnienia zemsty, po prostu racjonalnie. Reagujemy tak, żeby zaradzić problemowi, jeśli jesteśmy w stanie, a jeśli nie da się, no to staramy się wtedy wytrwać w tej trudnej sytuacji, której zmienić nie możemy. Krzywdy cierpliwie znosić i urazy chętnie darować. Pamiętajmy o tym, że nawet Pan Bóg nie wybacza grzechu, dopóki nie zostanie on odżałowany. Dopiero wtedy, gdy człowiek żałuje, Pan Bóg udziela mu przebaczenia. Podobnie z nami. My mamy mieć gotowość do tego, żeby przebaczyć. Jeśli ktoś w jakiś sposób przewinił przeciwko nam, to musimy mieć gotowość, żeby jeśli on będzie prosił o przebaczenie, to żeby mu przebaczyć, jeśli faktycznie szczerze będzie o to prosił. Warto też mieć zawsze um, świadomość, że być może. Um, o źle oceniamy wymiar winy. No to jest również bardzo częsty błąd, że jesteśmy skłonni wyolbrzymiać wymiar winy kogoś wobec nas, bo nam się wydaje, że ktoś nas jakoś strasznie uraził, a tak naprawdę jego zachowanie było może lekko niestosowne. To jest bardzo częsty błąd w ludzkim życiu i wtedy właśnie człowiek tak nie powinien się unosić, że teraz czekam aż nie będzie prosił o wybaczenie. Tylko tutaj, w tej sytuacji, to jest kwestia pewnej pokory. I takiego świeżego spojrzenia, które potrafi dobrze ocenić e, faktycznie kaliber danej sprawy, to może nie zawsze być takie proste. Natomiast, gdy mówimy faktycznie o rzeczach poważnych, urazę chętnie darować oznacza gotowość do tego, żeby człowiekowi przebaczyć, który o to przebaczenie prosi. I sprzeciwia się temu e, taka, taka postawa, na przykład tego, że no, ten człowiek to, to w ogóle no, on, nawet jak będzie prosił o przebaczenie, to, to na pewno będzie udawane. On, to, to, to nie ma szans, żeby on, żeby on szczerze poprosił o przebaczenie. Ja już znam takich, tak? To w ogóle, to, 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 ja już wiem, że to, to przekreślam takiego człowieka. No to wtedy no, nie nazywaj się, nazywa się katolikiem, jeśli w ten sposób e, traktujesz. Ludzi, to, to nie ma nic wspólnego. nie ma nic wspólnego z nauczaniem Pana Jezusa. I naprawdę myślę, że w takiej sytuacji lepiej się katolikiem nie nazywać, bo tylko, tylko to będzie zgorszenie dla innych. Co w ogóle jest w kontekście tych uczynków osiedzia. bardzo ważne. W sensie, jeśli człowiek ich nie zachowuje, to naprawdę potrafi być to strasznie gorszące. I, i między innymi są to te rzeczy, które sprawiają, że, że ludzie niewierzący mają skłonność do tego, żeby gardzić katolikami, dlatego, że mają usta być może pełne miłości i miłosierdzia, ale w praktyce są zawistni, właśnie tacy, jak mówiłem wcześniej a propos tego strapienia, tacy zgorzkniali, zawistni i nieskłonni do tego, żeby przebaczyć tym, którzy w jakiś sposób przeciwko nim zawinili. Jest Dosyć często w ten sposób to wygląda i dlatego tak ważnym jest, żeby o tych uczynkach miłosierdzia pamiętać i faktycznie walczyć o to, żeby je praktykować. I na końcu modlić się za żywych i za umarłych. Można powiedzieć, że zwieńczenie. Można powiedzieć, że jako siódmy uczynek miłosierdzia, wszystko się niejako w nim zwieńcza, bo faktycznie jest to wyraz prawdziwej miłości, prawdziwego miłosierdzia, gdy modlimy się za żywych, i za umarłych. Modlimy się za naszą własną duszę, za duszę naszych wrogów, za duszę naszych bliskich. Gdy to robimy, faktycznie okazujemy tą miłość. Zakładając, że faktycznie wynika to z miłości, bo też niektórzy potrafią e, po, przynajmniej mówić o podlitwie jako, powiedzmy, wynikającej z pychy bardziej na zasadzie, Będę się za ciebie modlił, taki w myślach potłych grzeszników. E, I w myślach pokazuję w ten sposób, że jestem lepszy niż ten, bo ja się za niego modlę. To ja jestem w dobrym stanie, a on jest złym oczywiście taka patologia również może się zdarzyć i również trzeba się tutaj mieć na baczności. Cały czas to musi wynikać z miłości, z miłosierdzia, z pragnienia tego, żeby ulitować się nad cudzą nędzą, pamiętając, że i my jesteśmy obdarzeni tą nędzą i nierzadko gdy myślimy o cudzej nędzy, to ją wyolbrzymiamy, a naszą z kolei zmniejszamy, co Pan Jezus też dosłownie mówi w znanej przypowieści o drzazdze i belce. A więc to myślę, że jest dobre zakończenie tego tematu. Pamiętajmy przy tym wszystkim o żazdzie i belce. I cały czas szukajmy wytrwale tej belki w naszym oku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.